Z chrobrym głową, który bardzo dobrze na pewno będzie operował piłką. Jest to niezły zespół, natomiast my będziemy na pewno mieli plan na to spotkanie. Mamy świadomość tego, że czeka nas niezwykle ciężki mecz, pewnie jeszcze trudniejszy niż ten, który się odbył, no ale z racji tego, że my gdzieś tam bardzo dobrze wyglądamy od początku tej rundy, to drużyny też już inaczej do nas podchodzą, coraz bardziej nas szanują i z tej Gieksy, która gdzieś tam na początku tego roku mogła się wydawać tym papierowym tygrysem, my gdzieś tam rośniemy w siłę, ale nie możemy stracić czujności, my mamy w sobie wiele pokory, wiemy, nad czym musimy pracować i będziemy się starać grać jak najlepiej w kolejnym spotkaniu. Wiele czekałem dni na to, żeby do tej jedenastki wrócić, tym bardziej się cieszę, że udało się to spotkanie wygrać. Jestem bardzo szczęśliwy, ale na pewno nie popadam z tego powodu w hura optymizm. Jeszcze w mojej grze, zarówno w mojej, jak i zespołu jest wiele do poprawy, ale mamy tego świadomość i pracujemy nad tym ciężko, natomiast dużo fajnie się pracuje nad swoimi słabościami, kiedy te mecze są zwycięskie. Tak, czujemy się mocni, wiemy, że możemy biegać, gdzieś tam nie brakuje nam sił, czy ja, zawodnik, który gdzieś tam grał od początku sezonu, można powiedzieć, mniej wchodzę, dobrze się czuję na boisku, mogę biegać, mam siły, nie kalkulujemy, gdzieś tam stanowimy jedność, oby tak dalej, no ale tak wspomniałem wcześniej, gdzieś tam nie ma co popadać w furę optymizmu, przed nami jeszcze wiele ciężkiej pracy, wiele ciężkich spotkań.